Muszę ci wszystko powiedzieć. Nie chcę ani nie mogę być nieuczciwy wobec ciebie, ani wobec Kamili. Nie umiem ci wyznać prawdy. Choć po twoich słowach wiem, że wolałabyś ją usłyszeć. Tak dobrze mnie znasz. Wyczułaś, że się zmieniłem. Pomóż mi, Boże. Niech się nie rozchoruje. Pragnę otoczyć ją miłością, choć teraz to już inne uczucie. Miriam, nie mogę ci powiedzieć prawdy. To znak. Jak mam ci siebie odmówić, nie raniąc cię? Miriam, żona Daniela, którą uważano za zmarłą, przyjechała do Malkaridy. Camilo. Zadziwiające. Kiedy już uwierzyłem, że nie mam u ciebie najmniejszej szansy, wszystko się zmieniło. Nie cieszę się, bo pewnie przeżywasz ciężkie chwile. Jeśli rozstaniesz się z Danielem, będę o ciebie walczył. Najpierw się upewnię, że Daniel już nie jest z tobą. Danielu, ufam ci, kocham cię, ja cię kocham. Boże, oświeć mnie. Dodaj mi sił. Błagam cię. Powinieneś być tutaj. Spać ze mną. Obiecaliśmy sobie, że zawsze będziemy spać i budzić się razem. Te hace daño cuando no te abrazo, mi alma te grita, mil veces reclamo el destino.
Jak spała moja księżniczka? Budziła się co 3 godziny na jedzenie. Chodź do taty. Jesteś łakomczuszką. Widać, że jest szczęśliwa. Obżartuszką. Mogę ją panu zostawić? Zaniosę butelki do kuchni. Oczywiście. Kto lubi jeść łakomczuszka? Śniło mi się w nocy, że zapowiadasz swoje przejście na świat. Bardzo cierpiałem, myśląc, że nigdy cię nie zobaczę. Teraz mam cię przy sobie. Jesteś ze swoim tatą. Spójrz na mnie, Agato. Nigdy cię nie opuszczę. Nieważne, co się stanie. Tatuś zawsze będzie przy tobie. Papa siempre va a estar contigo. Como los demás, y en esta noche ahora te diré que jamás te dejé. Camila. Hola, Mariano. Witaj. ¿Cómo estás? Jak się czujesz? Jak spałaś? Ja te enteras. Już wiesz. Sí, me lo contó. Pablo mi powiedział. Nie popełnił niedyskrecji. Martwi się o ciebie. Pomogę ci. Nie zmrużyłam oka, rozważając swoją sytuację. Też nie mogłem spać. Myślałem o tobie i o tym, jak musisz cierpieć. Nie rozumiem, jak mogło się stać coś takiego, skoro miałam być z Danielem szczęśliwa. Czasami życie wystawia nas na próbę. Daje dobro albo zło. Wydaje mi się, los jest wobec mnie złośliwy. Nie warto tak myśleć. Nie zasługujesz na cierpienie. W nocy zdałem sobie sprawę, że jednak mogę... Co? Zostać twoim przyjacielem, bez żadnych warunków. Mówiłeś, że nie możesz być blisko mnie. Uważałem, że powinienem trzymać się od ciebie z daleka. Jeszcze wczoraj tak myślałem. Dziś proszę, pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Jestem ci wdzięczna, ale jeszcze nie podjęłam decyzji co do przyszłości z Danielem. To nie ma związku z wami. Najważniejsza jest przyjaźń i właśnie ją ci ofiaruję. Nie wiesz, jak mi brakuje bliskości i wsparcia przyjaciół. Serdecznie ci dziękuję. Od tego tu jestem. Nie wiem, co robić. Gdzie mama? Jak miło się obudzić z moimi skarbami. Jak się czujesz? Dobrze. Wczoraj zasnęłam. Zauważyłem. Chciałam się z tobą kochać, a potem porozmawiać tak jak dawniej. Kiedyś tata i mama długo ze sobą gawędzili. A teraz mama musi odzyskać zdrowie. Dobrze się czujesz? Najważniejsze, żebyś wydobrzała. Taki piękny dzień. Amor. Dowiedziałeś się, dlaczego ten człowiek zapisał ci rancho?
Tak. Musiał mieć jakiś ważny powód. Oddam małą caridad. Weź ją. Don Daniel myślał, że jestem jego synem. Mama podczas pobytu w Meksyku poznała Don Daniela. Mieli romans. Żadne nie było wolne. Zerwali i mama wróciła do Chile. Don Daniel więcej jej nie widział. Po latach dowiedział się o jej śmierci i o moim istnieniu. Mam na imię Daniel, więc pomyślał, że mogę być jego synem. Nic dziwnego, że twoja matka tak kochała ten kraj. Jesteś jego synem? Nie. Nie jestem. Porównałem DNA z Kamilą, jego bratanicą. Nie jestem Monterde. Skoro tak, dlaczego nosisz to ubranie, jakbyś należał do rodziny? Bo mi się podoba. Przyznaję, że cię w nim dobrze. To nie potrwa długo. Nic do mnie nie należy. Don Daniel zapisał mi majątek, bo uważał mnie za syna. Mam moralny obowiązek oddać go komuś, kto naprawdę jest z jego krwi. Pablowi i Kamili. Rób, co uważasz za słuszne. Nie boję się zacząć od nowa. Możemy szybko wrócić do Chile. Nie mamy tu nic do roboty. Wersja polska.